Witam. Dzisiaj pokażę Wam, jak obejść zabezpieczenia, które fundują nam niektóre firmy dostarczające internet. Mianowicie, chodzi na przykład o torrenty. Tutaj wpiszę taką stronkę, z której bardzo często kiedyś korzystałem do wyszukiwania torrentów. I teraz tak, oczywiście chodzi tu o to, że każdy używa torrentów do tego, do czego chce. Ja na przykład używam do tego, żeby ściągać szybciej różne dystrybucje Linuxa. Czyli w tym wypadku na przykład wpisuję Ubuntu Linux, dajmy na to. No i teraz tak, i załóżmy, wybierzemy sobie Ubuntu numer 11, tak? I teraz tu mamy różne strony, która tu jest taka mononowa, tak? Klikamy na mononową i wywala nam taki błąd. I teraz oczywiście tu chodzi o to, że Virgin Media nam zablokowała dostęp do tego typu stron. Oczywiście taka typu blokada może być na nie tylko na strony torrentowe, może być na generalnie wszystko. Zatem ktoś pomyślał, ktoś wymyślił, żeby takie coś obejść, bo o ile ja w tym wypadku chcąc ściągnąć dystrybucję Linuxową nie łamię w żaden sposób prawa, to Virgin Media blokuje mi taką możliwość. Ja wiem, że są inne, ale na przykład chcę tą. No jako klient mam chyba prawo wykonać rzeczy w sposób, w jaki ja chcę. Zatem, jeżeli pojawia Wam się podobny komunikat lub gdziekolwiek Wam blokuje pewne strony, zapraszam do projektu, który się nazywa dosyć śmiesznie Pirate Browser. Tutaj od razu pierwsze z brzegu. Tak. I piratebrowser.com. Generalnie jest to przeglądarka, która bazuje na anonimowości i bazuje na jakichś skryptach polegających na tym, że ukrywa się przed dostawcą internetu, kim jesteśmy i skąd używamy ten internet, przez co oni, jako dostawcy internetu, nie mogą nas zablokować, ani zablokować tych stron, na które chcemy wchodzić. Zatem Pirate Browser, tutaj taki króciutki opis, że no, generalnie tutaj bardzo dużo, można powiedzieć, że Północno-Koreańczycy być może z tego korzystają, bo oni mają bardzo mocno ograniczony internet przez tamtejszy rząd. Zatem wersje do ściągnięcia, tu jest jakiś magnet, torrent, zwykły pliczek. No i tu wiadomo, ściągamy, taka jest procedura, zapisujemy, uruchamiamy, otwieramy i startujemy Start Pirate Browser Exe. Ja już tą aplikację mam, tak więc teraz Wam ją odpalę. Bach. Zrobimy tak. To jest właśnie ta aplikacja. Start Pirate Browser. Teraz łącz się to z jakąś siecią, siecią cebuli, to się tak nazywało kiedyś. Teraz to się nazywa jakiś Tor. I generalnie otworzy nam się kolejna przeglądarka Firefox, tym razem, że ta Pirate Browserska. Zatem wejdźmy jeszcze raz na ten torrent Z, bo takowy mamy tutaj do wyboru. I jeszcze raz piszmy to samo. Ubuntu Linux. Tak? I to była ta ten link. No dobra, to tak jak widzimy, mamy tutaj nasze Ubuntu i można wejść w którą tukolwiek stronę chcemy. Wejdźmy w tą mononowę. I proszę, oto nasz plik, który można pobrać. Można dzięki temu wszystko zrobić. Generalnie ta przeglądarka oczywiście nie służy tylko do torrentów. Może być przez Was używana do wszelkiego rodzaju innych rzeczy, ale to jest według mnie najlepszy sposób, aby przynajmniej w moim przypadku ściągnąć jakieś legalne torrenty ze stron, które
kiedyś żeśmy używali i chcemy je używać dalej. Dziękuję i życzę udanych łowów. Na dole w opisie linki do Pirate Browser, dokładny link, także stamtąd będziecie mogli pobrać wszystko i móc działać. Dobra, dziękuję bardzo, na razie, hej.